Analiza indeksu WIG20 DAX i S&P 500. Witam Państwa. Zapraszam na ostatni w tym roku komentarz wideo. Zacznijmy tradycyjnie od WIG20 w skali tygodniowej. Tutaj od pewnego czasu eksponuje znaczenie strefy 2585-2592 zbudowanej na bazie zniesienia 61,8. Trzeba obiektywnie przyznać, że ten przedział nie jest jakoś wybitnie precyzyjnie respektowany przez indeks. Został już wielokrotnie naruszony. Niemniej jednak, tak jak sugerowałem w dzisiejszym komentarzu porannym, zwróciłbym uwagę na dzisiejszy poziom zamknięcia. Gdyby uplasowało się poniżej poziomu 2585, taki krótkoterminowy obraz techniczny rynku uległby w moim odczuciu pogorszeniu. I w takim przypadku zwróciłbym na pewno uwagę na pierwsze, w moim odczuciu dość istotne zapory popytowe Fibonacciego. W pierwszej kolejności byłby to obszar 2553-58 wraz z przebiegającą tutaj median line i kluczową w ujęciu krótkoterminowym strefę wsparcia 2520-28 zbudowaną na bazie zniesienia 14,6 całego impulsu popytowego. Wypadają tutaj dwa inne dość wiarygodne zniesienia wewnętrzne, co tworzy nam właśnie potencjalny obszar wsparcia 2520-28. Niemniej jednak już naruszenie strefy 2553-58 właśnie w powiązaniu z tą nieudaną próbą przełamania istotnej zapory podażowej Fibonacciego 2585-92 wskazywałoby, że na warszawskim rynku mamy do czynienia z takim ponadprzeciętnym wzrostem presji podażowej. Warto również zwrócić uwagę, że wygenerowany impuls spadkowy byłby w przypadku zanegowania strefy tej pierwszej zapory popytowej byłby największy czy też najdłuższy w stosunku do wcześniejszych niewielkich ruchów korekcyjnych. Z potwierdzeniem tego wstępnego sygnału technicznego mielibyśmy jednak do czynienia dopiero w momencie wybicia się indeksu poniżej wspomnianej wcześniej zapory popytowej 2520-28. I krótkie spojrzenie na bieżącą sytuację techniczną kontraktu w skali 60-minutowej, gdzie no nie udało się dzisiaj bykom sforsować eksponowanej ostatnio przeze mnie strefy oporu 2638-47. Wczoraj sugerowałem, by również posłużyć się tutaj tradycyjnie zresztą zniesieniem 113% jako filtrem cenowym dla tego poprzedniego szczytu. Właśnie dokładnie w tym rejonie cenowym doszło dzisiaj do ukształtowania się takiego lokalnego punktu zwrotnego. Niemniej jednak sytuacja, czy też obraz techniczny wykresu skomplikowałby się w ujęciu intradayowym dopiero w momencie przełamania strefy 2595-2600. Za kluczowe wsparcie, tutaj już biorąc nawet pod uwagę skalę dzienną, uznałbym zakres 2571-2575. Warto podkreślić, że gdyby doszło do konfrontacji w tym przedziale 2571-75, na wykresie ukształtowałaby się taka ciekawa, eksponowana ostatnio przeze mnie na spotkaniach z traderami formacja A, B, C, D, gdzie tymi bazowymi zniesieniami byłoby zniesienie 113%. W pierwszej kolejności zwróciłbym jednak uwagę na strefę intradayową, strefę wsparcia 2595-2600. Jak widać, wzmocnioną w postaci dwóch przebiegających tutaj, przecinających się linii. Indeks DAX w skali tygodniowej niezmiennie ważną rolę w moim odczuciu odgrywa strefa 7540-7600, która spełnia w tej chwili rolę zapory popytowej. Gdyby zamknięcie indeksu uplasowało się poniżej poziomu 7540, doszłoby, czy też pojawiłby się taki wstępny sygnał zapowiadający możliwość wzrostu presji podażowej na rynku niemieckim, a za kluczową strefę wsparcia uznałbym w tej chwili zakres 7403-7425, która również jest zbudowana na bazie zniesienia 14,6 pokazywanego w tej chwili impulsu popytowego.
I na koniec indeks S&P w skali dziennej. Wczoraj wspominałem o tym negatywnym sygnale w ujęciu krótkoterminowym, przełamanie strefy 1423-26. Mogliśmy się przekonać, że pojawiły się takie negatywne następstwa związane z tym wygenerowanym sygnałem. Wczorajsza sesja również przebiegła pod znakiem wzrostu presji podażowej, choć popołudniowa czy też końcowa faza handlu to już jednak zmiana nastawienia inwestorów i pojawił się dolny, bardzo długi cień, świadczący, że tutaj w okolicy strefy 1407-1409, czyli strefy zbudowanej na bazie zniesienia 38,2, pojawił się popyt. W moim odczuciu o zanegowaniu tego wcześniej wygenerowanego sygnału moglibyśmy w tej chwili powiedzieć dopiero w momencie wybicia się indeksu ponad zniesienie 61,8, czyli pokazywanego impulsu, czyli poziom 1430, wraz z przebiegającą tutaj przełamaną wcześniej linią kanału trendowego. Silnym wsparciem pozostaje niezmiennie strefa 1407-1409, a za kluczową zaporę popytową uznałbym zniesienie 61,8 poprzedniego ruchu wzrostowego wraz z przebiegającą w pobliżu dolną niebieską median line. I na zakończenie chciałbym poinformować, że kolejny taki podsumowujący komentarz dotyczący kontraktów ukaże się dzisiaj około godziny 16. Dziękuję bardzo.